To jest najważniejsza rzecz, jaką robię w kuchni, to znaczy kawa. Kawa zaczyna każdy dzień, kawa jest na rozbudzenie w środku dnia, czasami kawa jest konieczna do długiej pracy w pracowni. I to jest moja kuchnia, część mieszkania, z której jestem bardzo zadowolony. Powstała poprzez recykling. Dawne, stare szafki były drewniane w fantastycznym stanie, ale nie podobały mi się. Więc szukaliśmy rozwiązania, w jaki sposób je ożywić, nadać im industrialny charakter. Idealnym rozwiązaniem okazała się blacha nierdzewna, która została przykręcona do drzwiczek. Do tego wykończenia metalowe, szkło na ścianie zamiast kafelków, kafelki dla odmiany na blacie. Wygląda to moim zdaniem świetnie i jest funkcjonalne, można tu gotować wszystko. Z podłogą było śmiesznie, tu miało pójść zupełnie inne drewno. Ekipa się pomyliła. Drewno, które było przeznaczone... więc drewno, które było przeznaczone do sypialni jest w kuchni. Drewno, które miało być w łazience i w kuchni jest w sypialni. Krzesła w kuchni to klasyczne pantony. Bardzo ładne, ale jak cholera niewygodne. Stolik jest projektu Filipa Starka z przeceny, więc nie był aż tak strasznie drogi. Bardzo lubię lampy w kuchni, a właściwie światło, jakie dają, które wygląda tak, jakby była to rozciągnięty drucik żarowy. To jest fajny efekt. Czasami we własnym mieszkaniu czuję się jak w kaplicy, to ze względu na krzyż z luksferów, który oddziela łazienkę i kuchnię. Oczywiście nie jest to prowokacja religijna, po prostu kształt i forma krzyża bardzo odpowiada mi czysto estetycznie. Ale i tak w łazience najważniejsza jest wanna. Musiałem troszeczkę powiększyć łazienkę kosztem kuchni, żeby się zmieściła. Nie jest zbyt wielka, ale za to z bąbelkami. Bardzo lubię drewno i dlatego znalazło się go w łazience aż za dużo. Bo wcale nie jest łatwe oczywiście w utrzymaniu. Pomysł na drewniany postument do umywalki to pomysł mojego budowlańca, pana Seweryna. Bardzo fajnie to zrobił. Największą atrakcją mojej sypialni, oprócz bardzo wygodnego, szerokiego łóżka, jest kino domowe. Nie takie zwykłe kino domowe, ale kino zrobione z rzutnika wideo. Dzięki temu mogę oglądać przed snem swoje ulubione filmy, a nawet przy nich zasypiać i jest to komfort, którego wymagałem od swojego mieszkania w sposób definitywny. Krzesło i zdjęcie, można by powiedzieć, że jest tutaj w depozycie. Dostałem od kolegi, który znalazł wystawowe zdjęcia Marii Zbłońskiej z jej projektu kubańskiego w piwnicy swojego domu. Jedno wisiło u niego na ścianie, jedno przekazał mnie na czas jakiś. Krzesło nieznanego mi zupełnie czeskiego projektanta. Wykańczało przez jakiś czas kręgosłup mojego kolegi. W tej chwili nie pozwalam mu wykańczać mojego kręgosłupa. Służy zwykle do rzucania ubrań w sposób nieuporządkowany. Bardzo lubię to mieszkanie, jest jak uszyte na miarę. Fajne jest to, że w tym mieszkaniu nie było żadnego architekta wnętrz. Zrobiłem je według własnych pomysłów. Bardzo pomocny jako twórca i realizator tych pomysłów, także współtwórca niektórych z pomysłów był Władek Lesikow. Człowiek, z którym czasami trzeba stoczyć wojnę, żeby jego gust nie przytłoczył naszego. Zaprojektowałem i wykonałem ten regał na prośby Pawła, ponieważ ma dosyć sporo książek, a widział podobne regały u swoich znajomych, którzy też mają dosyć sporo książek. Zadanie było dosyć proste, ponieważ to wnętrze już było przed tym przeznaczone jak gabinet i regały, które tu są były, były wykonane oczywiście z płyty wirowej i nie były są takie ciekawe, jak teraz widzimy. Więc ułożenie tej bryły, tego regału zostało prawie nienaruszone. Regał zajmuje dosyć spore miejsce we wnętrzu i trzeba bardzo rozważyć, czy on będzie nam przeszkadzał, czy będzie służył. I zabiorą dosyć spore jakby uwagę na siebie, więc musimy na tym się zastanowić, czy chcemy, żeby regał był
takim elementem, który będzie dominował nad wszystkimi elementami wnętrza, czy chcemy go w jakiś tam sposób ukryć i akcentować na jakieś inne rzeczy, które uważamy są bardzo ciekawsze. Konstrukcja regału jest bardzo prosta, swoje wykonanie tak naprawdę. Oczywiście trzeba przemyśleć. Nośne boki to są wykonane z metalowego prętu, na których są takie łapki, do których się mocuje drewniane półki sosnowe. Boki wypełnione szyby, dlatego żeby była lekka konstrukcja, wyglądała i funkcjonalna, bo wtedy książki nie spadają nam na podłogę. I domontowane do ściany.